Dzień dobry, w końcu sobota, trochę więcej czasu, bo weekend, weekend wolny, ale ma być też i upalny. Ostatnie kilka dni znowu pogoda się zmieniała, no bo jak dwa tygodnie temu był nocny deszcz, to teraz jest sucho, no i znowu mają przyjść upały. Jak widać, trawa na podwórku super poodbijała, kończyna w pełni, zrobiło się zielono i praktycznie pewnie znowu za tydzień trzeba będzie troszeczkę to podwórko przekosić, bo po tych deszczach, jak teraz ciepła dostanie, to wszystko będzie rosło. No dzisiaj co? Dzisiaj już prawie południe, więc też z opóźnieniem, no ale ważne, że na miejscu. Na razie trzeba zrobić mały rekonesans, pokręcić się po podwórku, po obejściu i zobaczyć, co dzisiaj będę robił. Żadnych konkretnych planów póki co nie mam, bo na razie jest dzisiaj takie pół dnia, a zobaczymy, jak będzie dalej. Truskawki, patrzę, też zarośnięte. No ale z nimi to pewnie trzeba będzie się pomału uporać, to znaczy pomału je wyplewić i może gdzieś tam ciągnąć ten rządek dalej, ale to wtedy, jak już powyrywam fasolkę, skończy się cukinia, a właśnie i te dynie. No chyba taką to już zrywać można, bo kolorek ładny, a widzę, że przerastać nie przerasta. Cukinii, no ostatnio wolniej troszeczkę rosną. Sporo jest widać tych małych, drobnych, więc za kilka dni będzie na pewno co zrywać. Dobra, mały obchód i potem znowu się włączę. Pokręciłem się dookoła, no i tak dzisiaj, skoro pół dnia, to za remont się brał nie będę. Będą raczej drobne rzeczy, no i z takich drobnych rzeczy, no to trzeba zrobić porządek w ogródku. Powyrywać już całą cebulę, tu pozbierać nasiona szpinaku, może w sumie od razu je nawet wsiać, żeby tak jeszcze za dwa miesiące troszkę było do pozbierania. No, pozbierać tą kapustę, no popękała cała, jeżeli chodzi o tą kapustę wczesną, więc chyba nie ma sensu, żeby ona dalej tu wisiała. Pomidory popryskałem ostatnio i teraz się też tak przyjrzałem. No, jakby się troszeczkę ta zaraza powstrzymała, to znaczy nie rozwija się dalej. To, co było i tak w zasadzie jest, jakieś takie pojedyncze pomidorki, no niestety, zainfekowane. Ale no może jak je poobrywam, to jeszcze coś z tego będzie. Gorszy jest ten fragment i w zasadzie tu jeden krzak, który jest taki paskudny. No i spojrzałem też na ogórki. Widać, że zaczęły żółknąć, więc chyba i ta zaraza poszła niestety na ogórki. To gdzieś daleko w pole. A ja muszę sobie pomyśleć w takim razie, jak z tymi pomidorami. No tu, gdzie były one bardziej przerzedzone, nie były w takiej gęstwinie, no jest troszeczkę lepiej, no i całe szczęście, przynajmniej na razie, po tym pryskaniu te koktajlowe pomidory się utrzymują, więc dzisiaj jeszcze zrywał ich nie będę, bo teoretycznie karencja jest do poniedziałku, więc po prostu, mimo że się dojrzało ich troszeczkę więcej, to na razie tak sobie zostaną. A ja biorę się za wyrywanie cebuli, potem przekopywanie tego, co zarośnięte chwastami, bo to bez sensu, żeby rosło, no i może jeszcze dzisiaj coś tu delikatnie wsadzę. A cebule to niektóre porosły naprawdę konkretnie. Tak jak spojrzeć na to, to myślę, że ma te kilkanaście centymetrów średnicy. No oczywiście nie każda taka, no ale jak się nie poprzerywało na czas, to tak będzie. Co dziwne, te pomidory, które zniszczył mróz na początku, one ładnie podbijały, jak widać to bawole serce ma tutaj do groma tych owoców, no ale je też pewnie poprzecinam. Wszystkie te dziki pousuwam, które porosły, tak jak to kompletnie jest tu niepotrzebne. Pewnie też je troszeczkę już poogławiam, bo nie ma sensu, żeby one rosły dalej z wyż. Trzeba teraz, żeby się pomidorki dojrzewały. Okej, póki słońce jeszcze tak strasznie nie dopieka, to biorę się za robotę. Cebulka powyrywana. W zasadzie sporo było takich cebulek, które poszły w kwiaty i te, które były w kupie, tak jak te trzy sztuki koło siebie, wbiłem kołek, podwiązałem i tu tak samo, no będzie z tego nasiona. Tą cebulę siałem przecież z nasion i w sumie całkiem ładnie wyrosła. To jest oczywiście nie wszystko. Jest chyba 5 pudełeczek, tylko część już zaniosłem pod garaż, żeby sobie wysychało. Czosnek coś mi się, szczerze mówiąc, nie udał. Ja chyba za głęboko go po prostu sadziłem, bo te główki są jakieś takie, no nie wiem, niby pęczate, ale pękate znaczy, ale z dużą ilością korzeni. Chyba po prostu za głęboko go wsadziłem. Także nauczka na przyszłość. Czosnek zdecydowanie płycej. Miałem to kopać, ale słońce tak już dopieka. Zero chmurek na niebie.
więc idę troszeczkę do cienia, coś podziałam w budynku, a wieczorkiem jeszcze wrócę do ogródka, wtedy przekopię tutaj ten fragment, coś może od razu wsadzę, pomyślę, a tą cebulkę, ona ma jeszcze dużo takiego na pół usniętego szczypioru, więc myślę, że ją jeszcze zostawię i po prostu za tydzień ten mały fragment wyrwę. Czerwonej zdecydowanie więcej sadziłem, bo miałem prawie kilogram dymki, a tej żółtej, standardowej, to z nasion na próbę. I jak widać, ta próba się powiodła, więc w przyszłym roku będzie można swobodnie sadzić. Ok, uciekam i wrócę tu pod wieczór. Był obiadek, to teraz chwila odpoczynku na hamaczku pod drzewem. Dobrze, że chociaż trochę wiaterek jest, bo inaczej to słoneczko naprawdę jest intensywne i na słońcu trudno wytrzymać. W cieniu 26, więc sympatycznie. Można chwilę poleżeć, a potem dalej do roboty. I chyba robota będzie dzisiaj w tym pomieszczeniu. Uwaga, uwaga. A kuku. Co pies? Tak ci chłodni tu? Głowa pod hamakiem, a nogi aby z drugiej i jajca? No, zapsinko, co? Jest gorąco, nie? Jakiś czas temu powynosiłem w zasadzie i porozbijałem wszystkie rusztowania, które były, ale wtedy też było bardzo duszno i w środku nie dało się wytrzymać, ale dzisiaj z ciekawości tu wszedłem i jest naprawdę sympatycznie. No po tych chłodnych dniach i nocach mury są jeszcze chłodne i w środku jest zdecydowanie lepiej niż na dworze, więc akurat teraz nie będę niczego robił przy tym upale, tylko sobie pójdę do pomieszczenia, a przecież to pomieszczenie chcę właśnie naszykować na pocięte drzewo, bo tego drewna będzie sporo i lepiej to składować zawsze w pomieszczeniu pod dachem niż tak jak tu miałem tej zimy. I teraz tak, trzeba będzie zwalić jakoś ten sufit pomalutku, oczywiście nie na siebie, tylko pewnie zacząć jakoś od tej strony, zaraz przyniosę może jeszcze drabinkę. No i całość tego, nie wiem jak to nazwać, stropu chyba po prostu zabrać, czyli tą słomę, to siano, no w każdym bądź razie cały ten kurz pomalutku. A potem, nie wiem, może to zmoczyć wodą i dopiero na mokro to wynosić, żeby takiego pyłu i takiego kurzu nie wdychać. Dobra, drabina, maseczka i zaczynam z tamtej strony. Pierwsza część zwalona, od razu segregacja, to co zostanie, bo jeszcze w miarę ok, i to co będzie do pocięcia na spalenie, bo już lekko nadpruchniałe. Pierwsza część zrobiona, no i w sumie to poszło bardzo sprawnie, bo nie było za bardzo gwoździ w tą belkę nabitą. Mam nadzieję, że i tu nie będzie i za chwilę cały sufit spadnie. I belka poleciała. Musiałem ją troszeczkę nadciąć, bo mimo to, że była spruchniała, zresztą widać, to rdzeń no jednak jeszcze trzymał, więc najpierw piła i dopiero potem ją uderzyłem i spadła. No i ogólnie to się rozpędziłem. Rozpędziłem się i to mocno, bo widać co tu się zadziało. No powynosiłem, porozbijałem płotki. Tu był jeden, tam były dwa. Powynosiłem też wcześniejsze deski, które tutaj stały. No bo tak pomyślałem, skoro i tak się kurzę, to czy mi rozwalić ten strop do połowy, czy też cały, to już niech będzie całe i potem jedno sprzątanie wyczyszczę, potem wymyję to pomieszczenie i mam nadzieję, że będzie mi do czegoś służyło. Ogólnie tak się przyglądam jeszcze na belki dachowe, no i tu wszystko jest naprawdę solidne, o ile te poprzeczne, na których wspierał się strop, no tamta była przepruchniała, ta jest taka średnia, ale widać też dziurkami, że przejedzona przez korniki, więc no nie wiem, czy je usuwać, czy nie, jeszcze pomyślę. No ale tu strop jest naprawdę okej, okay. To drzewo, to ta wieźba dachowa się ładnie trzyma, a jak już tu wlazłem, to wam pokażę, jak to było zrobione. Widać, może nie do końca widać, ale mniej więcej, czyli było jakieś 10-15 cm słomy, tak jak widzę, wygląda, że na żytnią, ułożone warstwowo, poprzeplatane raz w tą, raz w tą, przez to ta słoma w zasadzie trzyma też cały pułap i na to położone jeszcze liście dębowe, w zasadzie wszystko to dębowe. No i nie jest wcale tak łatwo rzucać tą ściółkę, trzeba fragmentami, jak widać. Deski są też pokładzione, niektóre pomiędzy
pojedyncze belki, niektóre tak jak ta na dwie belki, na trzy belki i niektóre przybite gwoździkami, a niektóre tylko położone, więc troszeczkę się z tym schodzi. No ale jak już pół dachu, pół tej wierzby mówię, o Jezu, pół tego stropu rozwaliłem, no to kurczę, chyba walę do końca. I co będzie? Uda się dzisiaj to zrobić? To dobrze? Nie, to nie. W zasadzie to zwaliłem już większość i został mi ostatni fragment, ale ten fragment, no to tu jest elektryka jakaś. Tu widać rurę, ta rura idzie przez Ethernet u góry, tu idzie chyba do włącznika, w każdym bądź razie nie działa ten włącznik, bo przed chwilą próbowałem. No i teraz mam wyzwanie, jak to ogarnąć. W sumie w pierwszej chwili myślałem, że wezmę drabinę, wejdę na dach i oczywiście odłączę te kable. No ale tak sobie chwilę teraz pomyślałem, że jeżeli w środku będzie w miarę to w tej rurce wpuszczone, a tu nie widać, za chwilę może to pokażę, to po prostu bym zostawił. No zawsze jakieś gniazdko w środku może bym dorobił i do czegoś kiedyś tam się przyda. Oczywiście te przewody i tak będą docelowo zamieniane na kable ziemne, no ale póki są, to są. Także idę, odłączę profilaktycznie w tej chwili prąd, żeby nie było nigdzie i dopiero ściągnę te deski. Ogarnięta całość, wszystkie deski już pościągane. No co prawda jeszcze sterczy tutaj troszeczkę brudu, no ale nie będę dzisiaj na pewno tego zamiatał. Już się zrobiła prawie 18.30, więc trzeba chwilę odsapnąć, bo 4 godziny takiej roboty, no brudnej roboty i też w sumie przyjemnie się nie robi. Na końcu jednak rozwaliłem tą puszkę, która była, bo nie dała się odkręcić. Odłączyłem tą lampkę i tak nie świeciła. Zarobiłem te dwa przewody, bo żeby mieć pewność, że tutaj się nic nie stanie z tą elektryką. Lampa, która to była, no też już taka wiekowa, więc nie ma sensu, żeby to wisiało tutaj nie wiadomo po co. A kable, no niech na razie będą. Przydadzą się, to nie przyda, to przydadzą, nie to nie. Ogólnie zastanawiam się, co z tymi belkami zrobić. No, niby nie są w takiej strasznie złej formie, nie są w złym stanie. Ta pierwsza, no na pewno trzeba było ją usunąć. A nad tymi to jeszcze sobie pomyślę. Dzisiaj i tak nie ma szans, żebym tego skończył. I tak, także teraz trzeba iść się troszeczkę ogarnąć, bo ukurzony jestem strasznie. A następnym razem no będę wywoził tą słomę. Będę jakoś zmywał te ściany. Myślę, że pożyczę karczera i po prostu karczerem to przejadę. Najpierw z jakąś miotłą i potem na mokro, żeby było. I potem lżej sprzątać cały ten syf, który jest na dole, żeby tak mi się nie kurzyło. Także tak, a lampa, no niezła samoróbka, tu nie wiem, jakiś kawałek talerza chyba, no bo to chyba stary talerz po prostu, no i wsadzony po prostu kabel z żarówką, coś takiego. Także słoneczko już coraz niżej, ja idę się wyprysznicować, bo póki w miarę ciepło, to jeszcze trzeba to zrobić. W ogóle wcześniej naszykowałem sobie jeszcze taką ala słuchawkę prysznicową, która była w tamtym roku, także akurat sobie to wykorzystam, wykąpię się, zjem. A potem jeszcze pasuje pójść trochę do ogródka, bo w sumie to miał być dzisiejszy cel przyjazdu, zrobić porządek w ogródku. No tego porządku już dzisiaj w całości oczywiście nie dam rady zrobić, no ale cebula wyrwana to wyrwana. Z niespodzianki troszeczkę wyszło tamto, że rozwaliłem cały sufit, ale tak to czasami bywa. Lepiej zrobić od razu i mieć spokój na później. Akurat jeszcze słoneczka trochę na niebie jest, więc myślę, że swobodnie mam tu pół godzinki, żeby tak cokolwiek chociaż ogarnąć dzisiaj ten grajdołek. Czyli ten szpinak, który już poszedł w nasiona powyrywać, może od razu go wsiać, no przykopać te wszystkie cebulki, które powyrywałem i gdzieś tam przy płocie zrobić też trochę porządku. Takie spokojne dłubanie wieczorne, a potem wieczorem... No myślę, że trzeba będzie popatrzeć na to niebo, bo skoro nie ma żadnych chmur, kompletnie żadnych, to na pewno będą gwiazdy. Tu, gdzie była cebula, mam już uporządkowane. Powyrywałem też wszystkie chwasty w tym no kąciku, gdzie rósł szpinak. Szpinak też ładnie poszedł w nasiona i te nasionka sobie pozbieram, będę miał na przyszły rok. Ale ogólnie sporo tych nasionek, więc też pomyślałem, że od razu spróbuję wsiać trochę. Dwa rządki, jeden już rozdrobniłem i posiałem, drugi zaraz tak samo zrobię. Takie gorsze po prostu wybrałem krzaczki, gdzie jest tych mniej nasion. No i zobaczymy, czy to będzie schodzić, czy nie będzie schodzić.
Ogólnie z takich nasionek pozostawianych z tamtego roku, to jeszcze na pewno sobie wsieję na jesieni. A to mam nadzieję, że starczy na przyszły rok. Słoneczko też już się schowało. O, jakie fajne chmurki teraz się zrobiły. Takie zamaszyste, można by powiedzieć. Także ja ogarnę to, a potem pewnie będę pomału odpoczywał. Włączę się później, bo dzisiaj na noc też zostaję. Wiem, że dużo nie widzicie, ale dzisiaj noc naprawdę gwieździsta i podobno noc spadających gwiazd. Więc łóżko polowe z materacem wyciągnięte, no i patrzenie się na to niebo. I zrobiła się niedziela. Od rana pełne słońce i mocne słońce, chociaż od rana prawie 10 godzina. Pospane długo, długo, jeszcze przed śniadaniem i 10 godzina, więc całkiem nieźle. Ale wczoraj w zasadzie prawie do pierwszej w nocy było leżenie tu na polówce i patrzenie w to niebo, bo tych gwiazd było naprawdę dużo. Chociaż nie wiem, dlaczego jakiś super zdjęć wczoraj nie udało mi się zrobić, no ale widoczki były naprawdę niezłe. Spadających gwiazd chyba kilkanaście. Bardzo krótko to trwa, ale wyłapać się coś da. Ja dzisiaj na miejscu za długo nie będę. Teraz pewnie mały spacer, małe ogarnięcie i pomału w drogę. Tak to wychodzi, nie zawsze jest pełen dzień na miejscu. No ale co zrobić? Także na dziś kończę odcinek takim zielonym akcentem i po prostu do następnego razu. Mam nadzieję, że szybciej niż później.